profesor Zamoyski tu dał im nawet do tego stopnia wolność, że oni mogli na czynsz przejść, ale Guciów właśnie co dziwne woli pańszczyznę. Coś im się tu skalkulowało lepiej, że w ten sposób. Proszę Państwa, trzyczęściowa stodoła, zapole małe, zapole duże, w środku top. Tak nazywamy te części. Bardzo często tak właśnie Zamojszczyzna mówi. Drodzy Państwo, możemy wchodzić tu za mną. 1825 rok i to jest, proszę Państwa, naprawdę bardzo stare. 200 to tak bez wyjęcia mu daje, proszę Państwa. Nasi chłopi nie pamiętają. Proszę Państwa, jest to urządzenie. Czy jest to zbiornik do suszenia zboża? Poprzez przetaczanie w jedną stronę. Niech się bawi, proszę panią. To chłopa jest tam, nie tam, to nie pałac. W jedną, w drugą stronę, w jedną, w drugą stronę, proszę państwa. Zboże się przesypywało, prawda? Tarcie następowało dokładnie. I suszenie w taki sposób wyglądało. Proszę państwa, środkowa część stodoły to top, czyli odtoczenia, prawda? Od tego właśnie nazwa wzięło. I potem do koszy wszystko. Już jak było suche. Albo do takich kazubów. To jest, proszę Państwa, w starocie 200-300 lat. Ja nie idę, bo chcę zobaczyć. Wstępy. Formy skrzemieniałego drewna, no to w każdym razie dla niego to na pewno jest zagadka przynajmniej. Fajno, powodnie. Ale coś pięknego. Błyskawiste stany. Polska. Ja idź po tatę, tato niech sobie obejrzy. Pobiegnij po niego. Tam rozmawiał. Ja już skończył na pewno, ile będzie gadał przez telefon. Pinia, afro drzewiasta, sekwojowate. Bo takie pinie to jeszcze, że Łoszek spadają na głowy. I strzelają. I strzelają. W ogóle szyszki fajnie w ognisku strzelają. Tak. Ja lubię tak do ogniska wrócić, jak nikt nie widział. Ale to nasze sosnowy będą strzelać. No, strzelają, strzelają. One fajne są. Ładno, ładnie. Poczekaj, gdzie tam idziesz? Cała wejścia, tak? Dobra.